Witajcie. Postanowiłem wyjść trochę na wyższy level i tak oto kupiłem sobie trzy Mausery do hodowli dżownic. Mausery kupiłem w okazjonalnej cenie, bo za każdego dałem 30 zł. One ogólnie są całe, tylko żaden z nich nie ma tutaj, wiecie, tego zaworu zamontowanego. Są takie całe szczelne, ale to dla mnie nie problem, bo tam jakąś dziurkę wywiercić, tak, jakiś otwór zrobić, żeby tam sobie spływało, też nie jest problem. I co jest bardzo ważne, one są po jakichś mydłach i tak dalej, nie po jakiejś takiej chemii typowej, czyli tam po jakichś smarach, nie smarach, tak, bo wtedy było gorzej. A tu jakieś mydła, nie szampony, coś takiego w nich było, więc trochę opłukań będzie ok, tam nic nie będzie im przeszkadzało. I ogólnie jaki mam plan działania? Myślałem nad tym, żeby je podzielić na pół, przeciąć i zrobić, tak jak tutaj macie 500 litrów pokazane, tak na pół przeciąć i zrobić dwa pojemniki. Ale przez to, że ja tak nie mogę się bardzo tym zajmować cały czas, to postanowiłem, że tylko sobie górę utnę tutaj i zrobię jeden pojemnik, bo jak go przetnę na pół, to by było fajnie, bo wtedy wychodzi taka wysokość między 30 a 40 cm i jak sobie popatrzycie na te profesjonalne hodowle, to mniej więcej na takiej wysokości robią, bo wtedy jest dobry dostęp do powietrza i tak dalej. Ale też ma swój minus, że na przykład właśnie jak ja tak pracuję i nie mogę się za bardzo nimi zajmować często, to to będzie często przesychało. A też nie zawsze ktoś tam przyjdzie i mi je podleje, więc ja sobie zrobię taki duży, jeden pojemnik na razie. Powrzucam sobie tutaj właśnie tej trawy, co tam wam pokazywałem, jak nakosiłem, dyni im dorzucę i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Jeżeli będzie to zdawało egzamin, no to wtedy z tych pozostałych dwóch tak samo zrobię, a jeżeli na przykład okaże się, że on jest za wysoki i będzie taka sytuacja jak przy tej berce, co wam pokazywałem, że u góry głównie tylko dżownice były, a na dole nie było już dżownic, no to wtedy ten pojemnik sobie wezmę pod gnojówki na wiosnę, tak, podstawię tam pod rynnę i będzie mi woda leciała. Będę miał taki duży, szeroki, porządny pojemnik, nie z tymi wannami, nie będę się bał, tylko ten pojemnik właśnie wezmę na gnojówki, a tamte dwa sobie przydzielę na pół, a jeżeli będzie potrzeba, to jeszcze sobie dokupię, bo tam po 30 zł, no to wiecie, 30 zł, jeżeli liczymy, że zrobimy dwa pojemniki, no to 15 zł za pojemnik, no to grosze, tak? Można powiedzieć, że mamy porządny pojemnik, no bo tam pojemności 500 litrów jeden będzie. I też jest taki plus, że jak mamy podzielony ten pojemnik, no to wiadomo, ta wysokość jest o połowę mniejsza, no i wtedy sobie wchodzimy z jakimiś widełkami, przewrócamy to wszystko i nie ma problemu. Jest po prostu łatwiej, tak? Jeżeli będzie taki cały, no to też już tak to przewrócić, napowietrzyć dobrze tam od spodu, może być problem. Oczywiście też nie będę rezygnował z tych mniejszych pojemników. Te mniejsze pojemniki jak najbardziej będę cały czas miał funkcjonalne. Chodzi o to, że z tamtych będę sobie wybierał, tak, do sprzedania i tak dalej, no bo tutaj jak już to załaduję, to wiadomo, że nie będzie tak hop-siup wybrać. Chyba że na przykład tak się trafi, że 10 czy 20 osób będzie potrzebowało dżownic, no to wtedy przy okazji swojego całego na powietrze, no i też tych dżownic stąd wybiorę. Ale jak mówię, na razie to zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Mi się wydaje na 99%, że to będzie ok. Najwyżej mówię, że potem będzie trzeba na pół najwyżej przycinać te pojemniki, nie takie wysokie. Ale jak dadzą radę te wysokie, to też będzie po prostu tak mniej roboty, a raz na rok je po prostu będę wyrzucał, na powietrzał. Chyba że mówię, będzie się trafiało, że będzie więcej osób chętnych do kupna. A jak będę miał też dużo dżownic, no to wiadomo, że i tam sceny będę mógł zejść, wiadomo. To już się samo napędza. Także ja tu działam, na razie to utnę. Potem wam pokażę wszystko, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Do później, cześć. Tu już górę sobie wyciąłem, tam potem jak go obrócę, to wam pokażę, jak będziemy już nasypywać trawy. Ale teraz wam chciałbym pokazać, jak sobie tutaj spust zrobiłem, znaczy zrobię i wymyśliłem. Tu na dole macie taki prawilny, jakby to powiedzieć, tutaj spust powinien być tak jak w Mauserach, macie ten zawór. Ale ja nie zrobiłem z tamtej strony, dlatego że jak widzicie, on jest jeszcze w głębieniu, tak? To bym musiał dużo dalej ten Mauser ogólnie wysunąć, żeby tu mi zaczęło kapać ta herbatka z dżownic na dół. Potem wam jeszcze dokładnie to pokażę, jak go odwrotnie postawię, o co mi chodzi. A teraz już zajmiemy się tym zaworkiem. Ala zaworkiem. Jak to zrobimy? A mianowicie tutaj
sobie włożę tą rurkę. Rurkę dałem jak najkrótszą, dlatego że jak go obrócę, to żeby jak najmniej mi wystawała, i jak największy pojemnik, żeby mógł sobie podstawić pod spód. O, jeszcze jakiś pajączek. Pod spód, no bo wiadomo, że z takiego mauzera też tam konewką 3 czy 5 litrów trzeba będzie to podlać. No też kilka litrów potem ścieknie. No więc też musi być jakiś w miarę duży pojemnik, żeby tam codziennie albo 2 razy dziennie nie trzeba było z niego wylewać. Dlatego robię tak, staram się jakby największy tu włożyć. I tak, tutaj sobie włożę tą rurkę. Przy pomocy śrubokręta to wcisnę. Potem wam pokażę jeszcze, jak klejem sobie to obkleję, uszczelnię fajny taki klej i będziemy działać dalej. No i dobra, udało mi się to wcisnąć tutaj. Rureczkę elegancko. Oczywiście zapomniałem wam powiedzieć, bo wywiercić to wywierciłem to tradycyjnie. O, taką końcówką. Mówię, na AliExpress sobie można kupić, to są różne wielkości. Ale fajna sprawa, gdzieś coś wywiercić, jakąś dziurkę, to przydaje się. Natomiast tu jak widzicie, nie wiem czy to mi tak wyostrzy czy nie. Gdzieś po bokach może być jakaś szczelina. I żeby tą szczelinę zlikwidować, oczywiście możecie jakimś silikonem i tak dalej sobie to objechać. Tylko tam silikon też troszkę chyba kosztuje, szczególnie tutaj w Polsce. A natomiast możecie sobie kupić na AliExpress o takie kleje. Kleje i one kleją i jako uszczelniacz mogą robić. Ja tutaj, o, widzicie, to jest 15 ml. To jego chyba już używam ze 2 czy 3 lata. I ogólnie wam powiem tak, że kropelka też jest ok, tak? Sklei wszystko ładnie, pięknie, tylko że kropelka jak otworzycie, użyjecie jej trochę i za 2-3 dni, no to już jest kamień, do niczego się nie nadaje. A o taki klej to mówię, jako kurczę, używam już 2 czy 3 lata, wszystko, jakieś lampy w samochodzie, nie lampy, klej, jak coś gdzieś się urwie, odczepi, to widzicie 15 ml i mam go już ze 2 lata, go używam do jakichś klejeń. Tu kupiłem następne, bo na AliExpress, jak założycie nowe konto, tam ktoś nic nie kupował, na przykład znajomy czy coś, to możecie sobie od niego wziąć telefon, wam tam pożyczy, wejść na stronkę i jako nowy użytkownik kupić taki klej. To widzicie, 110 ml kosztuje 2 złote. Ten tak samo, B7000 to jest biały, a ten T7000 to jest czarny, tak jak widzicie tutaj na główkach. Także polecam, chociaż to tym się nie sugerujcie, bo to też jest T700, czyli też niby czarny, a ma białą tą główkę. Ogólnie tym się sugerujcie. B700, T700. Tak jak chcecie czarny, to T700. Jak chcecie biały, to B700. Ale polecam te kleje, bo one też są takie gumiaste. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to skleję. Że one właśnie też i uszczelniają. Nie tylko kleją, ale uszczelniają. No i bardzo dobrze kleją, bo je to ogólnie stosują serwisy, tak? Te telefonów i tak dalej. Kleją telefony, jak porozbierają. Są właśnie klejone plecki, nie plecki. Także wam polecam. Dobra, kleję to. Uszczelniam, zaraz wam pokażę efekt i działamy znowu dalej. No i dobra, widzicie, sobie objechałem dookoła elegancko, uszczelnione. Wam pokażę jeszcze, bo tak, te kleje mają ogólnie takie dzióbki do jakiegoś nanoszenia profesjonalnego, tak? Czyli tu macie mały taki otworek. Nie może mi to wyłapać tego. Takie małe otwory, taki sobie profesjonalnie możecie nanosić, jakbyście jakiś telefon kleili i tak dalej. Natomiast jeżeli chcecie sobie uszczelniać, to możecie zrobić tak jak ja tutaj. Zaraz wam pokażę. Tylko sobie tego dzióbka po prostu wyrwałem. I otwór jest dużo większy i wtedy sobie tak nanosicie, bo tym dzióbkiem tutaj nanieść, no to cały dzień by się zeszło. A tak to grubszą warstwę sobie nanosicie. Oczywiście wtedy lepiej użyć jakiś mniejszy klej, mniejszej pojemności, no bo wtedy on też może, tak jak ta kropelka, sobie zaschnąć. No i będziecie mieć klej do wywalenia, można że tak powiedzieć. Dlatego jak macie jakieś albo końcówki jakieś, to sobie właśnie o takie zostawiać, tak jak ja. Co już tak niedużo mi zostało tego kleju. To wiecie, jak zaschnie, to już tam nie szkoda bardzo, ale on ogólnie to nie zaschnie, podejrzewam, bo on taki nie jest. Tylko po prostu tu u góry się zrobi taki skarub i trzeba będzie to potem jakąś szpilką czy czymś to wyciągnąć i będzie kleił dalej. No dobra, to nie film o klejach. Tu sobie czekamy, aż skęstnieje to ogólnie taka warstwa. To mówią, że nawet 48 godzin potrzebuje, tak, żeby to wyschło. No ja tu aż tyle czasu nie mam. Dam temu tam ze 3-4 godziny. Niech podeschnie. Potem sobie to delikatnie przewrócę, obrócę
dołem. To nie jest jakiś zbiornik ciśnieniowy, tak? Czyli potem też będzie sobie mogło jeszcze schnąć. Dżownic i tak na razie nie będę wrzucał, dopiero jutro powybieram z tych pojemników humusy wszystkie, tak? Tam gdzie już przerobiony jest i będziemy ładować dżownicę. A ten pojemnik tylko dzisiaj go tam zapełnię sobie. I to niech trochę przeschnie. Widzimy się później już, jak będę przywoził trawę. Właśnie zbieram sobie tą trawę, którą kosiłem przez cały prawie rok. Widzicie, tutaj tego jest sporo. Ona taka sucha się wydaje, ale jak ona dostanie wilgoci, to ona znowu już taka, wiecie, mokra się jak Genuwi zrobi. Tu widzicie te białe już grzybnia jest, wszystko, więc to moment będzie się rozkładać, tylko po prostu wody nie ma, trochę wiatr wieje, więc może mnie słabo słychać. I tutaj, jak widzicie, przesycha. Taka sama sytuacja się dzieje na kompostowniku. Dlatego to warto podlewać, bo na wolnej przestrzeni to moment schnie. Dobra, biorę taczkę, jedziemy, wrzucamy. Będę wam aktualizował, co tam się dzieje w pojemniku. Już nasz pojemnik stoi. Ciemno się zrobiło. Może trochę słabo będzie widać, ale spróbuję wam coś pokazać. Tu właśnie ten spust jest. Tu tam około 3-litrowy pojemnik, więc już będzie ok. I właśnie jak wam mówiłem, tam jak widzicie, powinien być ten zawór, ale go nie dawałem, bo jak można spojrzeć, za zaworem ten mauzer jeszcze tam wystaje te 15 cm, więc musiałbym go daleko tutaj na dole wysunąć, żeby ten dziubek tak właśnie wystał, żeby mógł coś podstawić, albo go jego dawać jakoś wysoko, żeby pod spodem można było to dać, więc trochę problematyczne. A tak sobie tutaj zrobiłem, jak widzicie, na środku mniej więcej i będzie sobie kapało. I powinno być ok. To ogólnie nie musi być jakoś szczelne, bo jak w dół tam będzie kapało nawet obok tej rurki, to i tak będzie po rurce ciekło do tego pojemnika, więc nie będzie problemu, ale myślę, że i tak już jest szczelne. Tu już mam pierwszą tą taczkę, wrzucam to i dalej wam pokazuję, co się dzieje. Wziąłem sobie trzy taczki tej trawy i nawaliłem troszkę jeszcze starych ziemniaków. Teraz pojadę, jeszcze przywiozę ze dwie taczki tej trawy i znowu jakiś ogórków czy coś dam na wierzch. Też mamy dużo z takich starych, leżą na polu, tam zostawię kilka sztuk, aby na nasionka, a reszta pójdzie tutaj. Widzimy się za moment. No i właśnie dorzuciłem ogórków. Tutaj arbuz jeden jakiś zgnił, nie wiem czemu. W ogóle to o arbuzach wam jakiegoś może shorta nagram, pokażę, jak tam porosły u mnie arbuzy. No i dobra, a co do tego pojemnika, to jak widzicie, tu już jest narzucone. Jeszcze tutaj sobie narzucam trochę trawy na górę i będę to podlewał, żeby to zaczęło pracować. Na razie dżownic nie będę jednak przenosił, z tego względu, że tam patrzyłem, to tam jeszcze mają jakiś winogron, nie winogron do jedzenia, to na razie niech to przerobią. Gdzieś za tydzień sobie je przeniosę. A to będę podlewał, żeby to już elegancko zaczęło pracować. Bo tu jak widzicie, tam gdzieś jak głębiej coś było, to już to się ładnie rozkładało, wilgoci dostawało, to z wierzchu takie suche, to potrzebuje trochę wody, ale to szybko tą wodę się uzupełni, bo ja nawet takie fusy, nie fusy, albo obierki, teraz już wszystko, te odpadki będą tu lądowały, to będzie taki główny pojemnik do tych odpadków szybko rozkładających się, tak jak wam tam tłumaczyłem przy kompostowniku, że można tam podzielić tak kryteria na szybko rozkładające się, wolniej rozkładające się i długo się rozkładające rzeczy, no to tu wszystkie te, co szybko się rozkładały, będą tu lądować. To jest też fajne, że on jest taki wysoki, to dzięki temu z myszami nie będę miał problem. Tu sobie podłożyłem folię, bo jak tu mi wszystko spada, żeby potem sobie wrzucić. I z myszami nie będę miał problemu, a jak będą te mniejsze, to właśnie te myszy mogą trochę dokuczać. No i zobaczymy, czy mi wypali z tym dużym. Chciałbym, żeby to wypaliło. To już bym sobie tu poustawiał je w szeregu i może nawet jeszcze dokupił tych troszkę mauserów. Jeżeli w takiej cenie będą dalej, no to za 30 zł mauser to aż grzech nie skorzystać. I tak to wygląda. Dobra, już nie będę przedłużał, bo i tak długi filmik wyjdzie. Mam nadzieję, że mi się wszystkie te odcinki uda w odpowiedniej kolejności poukładać. Był tyle razy cięty ten filmik, że głowa mała. No dobra, to do następnego. Cześć.